Dzień dobry Państwu, nazywam się Sylwia Kotlarska, jestem szefem zespołu pieśni tańca Kiełbowo, który w tym roku obchodził jubileusz 45-lecia działalności. Chciałem Państwu przedstawić w pigułce, jak to się zaczęło. Było spotkanie, na którym zdecydowali, że w naszym regionie ma powstać zespół pieśni tańca. Najpierw miał być on w Olsztynie, ale że w mieście nie było odzewu, scedowali to na Dom Kultury w Kiełbowie. I tu ówczesna kierowniczka, pani Janina Kotlarska, objechała chórzystów kościelnych i z młodzieżą nie miała problemu, bo oni przychodzili do niej tutaj do klubu kawiarni, także z nimi miała kontakt bezpośredni. I pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 14 listopada 1975 roku i tak to się zaczęło. Instruktorami byli pan Henryk Dąbrowski od tańca i pani Maria Jankiewicz od śpiewu. No tych instruktorów nie ma już z nami, patrzą na nas z góry i myślę, że w tej chwili bardzo są zadowoleni z tego, co tu się dzieje. Na pierwszym spotkaniu oczywiście było bardzo dużo ludzi, ale z czasem wiadomo, że co niektóre osoby zrezygnowały, bo inaczej sobie przedstawiały pracę w takiej grupie, w takim zespole. Zasadnicza grupa utworzyła się tak przez 5 lat i ona tylko funkcjonowała jako zespół pieśni tańca Kiełbowo, ale po 5 latach powołano do ćwiczeń dzieciaki i utworzyli grupę Małego Kiełbowa. I tak już potem systematycznie dzieciaki były powoływane co 3 lata do swoich grup, także zespół się rozrastał. Obecnie mamy 150 osób w zespole, 4 grupy wiekowe plus kapela, a największy mankament zespołu to jest brak ludzi do pracy, brak instruktorów ludowych, bo inni instruktorzy z innymi umiejętnościami tanecznymi akurat tutaj no, nie mają co robić. Głównie chodzi nam o instruktorów ludowych. Zespół przez swoje 45 lat działalności ma bardzo dużo nagród, wyróżnień, dyplomów, pucharów, statuetek, ale najważniejszym dla zespołu wyróżnieniem jest honorowa odznaka zasłużona dla kultury polskiej, którą otrzymał od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Każdy uczestnik zespołu zyskuje bardzo dużo, bo będąc tutaj z nami uczy się pewnych zachowań, nauczy się na pewno tańczyć, nauczy się ruchu, a najważniejsze też jest to, że dzięki temu, że jest w zespole, zwiedza kraj i zwiedza Europę, bo mamy już 15 krajów Europy w tej chwili zaliczonych, a no nie każdego byłoby na to wstać, żeby pojechać sobie na zagraniczną podróż. Mamy tu bardzo dużą salę, mamy gdzie ćwiczyć, mamy salę też do śpiewania, też dosyć przestronna. No i oczywiście garderoby, które pękają szwach, po prostu strojów już nie mieścimy. Dorabiamy szafy, dorabiamy, upychamy, no ale jest już się robi pomału problem. Muszę Państwu jeszcze przedstawić oczywiście kadrę zespołu. I choreografem jest Dariusz Wnuk, który prowadzi grupy te najstarsze, stażem oczywiście. Z zespołem pracuje również pani Grażyna Smertka. Teraz będzie pracowała jeszcze pani Katarzyna Ceglarek. No i cały czas z zespołem pracuję ja. A za śpiew w zespole odpowiedzialny jest pan Krzysztof Olszewski, który także jest szefem kapeli. W kapeli obecnie mamy 7 osób. Akordeonistów, klarnecistę, mamy również skrzypaczki i skrzypka, a brakuje nam kontrabasisty. Jeżeli ktoś byłby chętny, bardzo chętnie przyjmiemy do siebie. Oczywiście przez ten okres dorobiliśmy się bardzo wielu kostiumów i na dzień dzisiejszy mamy z 17 regionów Polski kostiumy, także mamy w czym występować, mamy w czym się pochwalić. Kostiumy pozyskujemy w ten sposób, że jeżeli zdecydujemy, że chcemy zrobić nowy region, najpierw zabieramy dzieciaki na warsztaty taneczne do źródła, do danego regionu. Tam z nimi przez tydzień w ferii ćwiczymy te tańce. Jak wracamy do Kiełbowa, to ja biorę się za szykowanie strojów. Poszukam materiały, poszukam literaturę, bo tam jak jesteśmy już w danym regionie, no to tam najwięcej zyskujemy, tam najwięcej przewozimy sobie materiałów, żebyśmy mogli sobie takie stroje wykonać, a wykonujemy je tak zwanym systemem gospodarczym, dlatego że gotowe stroje są bardzo drogie i
jeżeli my sobie zrobimy je sami, to mamy je nieraz za 1/3 ceny tej, gdzie jakbyśmy zamówili w wytwórni strojów ludowych. To przedstawię Państwu elementy stroju z Dąbrówki Wielkopolskiej. Dziewczyny ubierały się, dziewczyny, panienki ubierały się w sukienki z fartuszkiem. Biała koszula oczywiście z szerokimi rękawami. Na nogi zakładały spotykanki, czarne spotykanki, takie półbuciki. Na koczek zakładały taką wstążkę. Tutaj zakładały to na kok, to była ozdoba włosów. No i oczywiście zakładały też wianek, który wyjątkowo nie był zakładany normalnie, bo on nie jest w całości, tylko jest. I tutaj jest zasada taka, żeby te piórka były nad uszami tancerki. Tak się zakładało wianek. Ciekawą rzeczą w stroju dąbrowieckim jest ta kokarda, którą się zakłada na szyję. Na to się zakłada jeszcze kryzę na szyję i jeszcze korale dmuchane z bombki. I jeszcze się mogę pochwalić tym, że te wianki dziewczyny wykonują same. Tego nauczyła nas taka pani, która tu przyjechała i zrobiła nam warsztaty, pani Marta Madej, bo kiedyś ona nam robiła wianki dla zespołu. W tej chwili te wianki robimy sobie same. A dlatego, że jest taniej. A to jest element, który się najbardziej niszczy. Strój męski, czerwona marynarka, białe spodnie, czarne kozaki i kapelusz czarny z wstążeczką i kwiatuszkiem z boku. Przedstawię Państwu jeszcze parę kostiumów, a ciekawostka jest taka, że pierwsze kostiumy, które zespół otrzymał, to otrzymał z Żagania, gdzie się rozpadł zespół. A te kostiumy to są w takim wieku, że dzieci, które teraz w nich tańczą, to powinni do nich mówić babciu, bo one są z lat 60. To po prostu już naprawdę mają swoje lata. I pierwszy kostium, który Wam Państwu zaprezentuję, to jest kostium łowicki. I proszę zobaczyć, to jest zapaska stroju łowickiego. Proszę zobaczyć, w jakim on jest stanie. Pokażę Państwu jeszcze całą sukienkę. O! To jest cała sukienka stroju i tak jak mówiłam, one są z lat 60. Proszę zobaczyć, w jakim to się wszystko stanie trzymie. Do tego stroju oczywiście musi być na głowę chusta i bardzo charakterystyczną rzeczą dla tego stroju są bluzki. Które są też bardzo bogato haftowane. One są teraz troszeczkę zgniecione, bo my po wypraniu wkładamy je w szafy. A jak przychodzi do koncertu, to dziewczyny po prostu biorą swoją bieliznę do domu i same prasują. Stroje pierzemy my, żeby były wszystkie równe. Bieliznę oczywiście, nie stroje, tylko bieliznę pierzemy my sami, a prasują sobie już każdy tancerz indywidualnie. Chciałabym jeszcze Państwu pokazać dwa kostiumy szlacheckie. Jeden kostium ma 60 lat, a drugi był doszywany, była taka impreza tutaj na terenie gminy Wielkopolski, wójt, burmistrz roku. I proszę zobaczyć, czy te stroje różnią się bardzo. To są stroje, jeden ma gdzieś w granicach 20 lat, może trochę mniej, a drugi ma powyżej 50. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Także o stroje młodzież moja wie, że wszystko ujdzie, ale jak ja zobaczę, że ktoś nie szanuje, to wie, co go czeka. Przedstawię jeszcze Państwu dwa kostiumy, damski i męski Beskidu Żywieckiego, które były zrobione typowo sposobem gospodarczym. Serdak, gorset, był wyszywany przez nas sam. Jest to teraz nas taka grupa, bo ja na przykład też bardzo lubię haftować, wyszywać. Jest to taka grupa moich koleżanek, które po prostu jak trzeba, to wyszywają. Dane elementy wyszywają. Ja poszukam w internecie z danego regionu kostiumy, poszukam wzory i działamy. A męski strój, oczywiście wszystkie pędzelki wykonane są przez nas, bo to jest proste. Oczywiście
spodnie też jest elementów takich różnych, to powiem Państwu, że no wyszycie sami Państwo widzicie, że nie jest trudne, bo tu nie ma, ale te sznureczki, które tutaj są przy obszyciu spodni tutaj, też żeśmy robili sami. I to nie będę mówiła, czym żeśmy skręcali te nitki, żeby to tak ładnie wyszło. Ale system gospodarczy i można zrobić bardzo dużo. Pokażę Państwu jeszcze nasz najnowszy zakup. Są to zapaski do stroju śląskiego. Są to zapaski malowane ręcznie. Każdy ma inny wzór, a mamy takich fartuchów 12. Pozyskujemy kostiumy jeszcze w ten sposób, że surfujemy po internecie i gdzieś patrzymy, jak się któryś zespół wyprzedaje, to wtedy można za grosze kupić kostiumy. I taki kostium nam się udało na przykład kupić Beskid Śląski, a najśmieszniejsze to jest to, że ten strój był w Holandii, a my żeśmy go odkupili i wrócił z powrotem do Polski. Także naprawdę opowiedziałam Państwu w małej pigułce, bo ja bym tak mogła tu opowiadać i opowiadać, a tym bardziej, że ja jestem z zespołem związana od samego początku, bo zespół powstał w listopadzie w 1975 roku, a ja byłam w szkole podstawowej wtedy i w styczniu, jak były ferie, nasz pan wychowawcy się zapytał, czy nie chcemy należeć do zespołu i ja tak po 2 miesiącach, jak do zespołu przyszłam, tak jestem do dzisiaj. Także te wszystkie sytuacje i całą historię znam od samego początku. Zapraszam w ogóle na naszą stronkę internetową, bo tam wszystkie rzeczy, które się dzieją, to są na bieżąco podawane. No w tej chwili, jak dobrze Państwo wiedzą, epidemia czy pandemia troszeczkę nas przystopowała, bo no są jakieś tam zakazy, nakazy i musimy się tego trzymać. Ale zapraszam Państwa jeszcze na taką króciutką, wirtualną wycieczkę po Domu Kultury. Zobaczycie stroje, tylko tak już nie będziemy mówili, co, który, jaki strój jest, gdzie ćwiczymy. I oczywiście będzie też jeszcze foto, wideo, relacja ze skansenu budownictwa ludowego w Olsztynie. Tam byliśmy na sesji zdjęciowej i przy okazji żeśmy zrobili sobie parę ujęć z drona, jak tańczymy. Także też Państwu to pokażemy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do nas, do naszych szeregów.